Cześć, siema, jeszcze raz zaczynam nagrywać, zaraz padnie mi pewnie aparat. Ogólnie wczoraj byliśmy tutaj z moją kochaną żoną, pomogła mi trochę tutaj, miała mi pomóc trochę tu podziałać, nie podziałaliśmy za dużo, no niestety trochę się tutaj mi nawywijało. Ja pierdolę, jak nie pod rękę. O chuj, makaroniarze kurwa dokręcili. Co ty kurwa zapomnij. No bo jebadełko się rusza. Ja pierdolę, no kurwa. Jak to rozebrać? Kurwa! Że ty masz do tego cierpliwość? Nie mam. Przypomnę tylko to, czego nie mówiłem, może albo mówiłem, albo nie dam z poprzedniego filmu. To są lagi od 511. Niestety, jak widzicie, są wykwity. No i akurat tu pracuje uszczelnia, czy tu dopiero jest półka. Ale tu i tu niestety, i poza tym tu na drugiej stronie też jest szajs. Nie na tej akurat, ale o, na przykład na tej. No tutaj ewidentnie, po prostu no 100% praca uszczelniacza, więc kaszana kicha. Ogólnie same lagi przykładając jedna do drugiej nie mają jakiegoś tam skrzywienia takiego widocznego. Na pewno to jakoś gdzieś tam pewnie po założeniu na czujnik, na tokarkę, na pryzmy, to na pewno coś tam wyjdzie. Udało się znaleźć gościa, ogólnie szukałem kogoś, kto to pochromuje technicznie. Ceny od 500 w górę. Udało się znaleźć kogoś za poleceniem Oskara z Raxo Motors. Na właśnie na gościa, co chromuje. Spakuję mu to dzisiaj, wyślę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie w miarę. Ogólnie też będę pakował niestety cylinder od Rometa do szlifu, bo niestety, ale po tej przeróbce na głowicy, o Jezu, ale z oleju się to nalało, bo niestety, ale po przeróbce głowicy wrócił do mnie z rysą. Tutaj jest znaczek Zorro, słabo go widać. Trochę, ale jest. Szlif był jaki był, no ale rysy nie miał, więc niestety zamówienie szybkie z Gimoto, zarówno i do... Taker był nie zamawiany, taker był mój. Zamówiłem parę rzeczy z Gimoto, między innymi właśnie tam łańcuch i tak dalej, do 7.4 też zębatkę, tu do tego silnika zabezpieczenie, bo tam brakło paru pierdół. Także wysyłam cylek do Rometa, wysyłam cylek do... No i ogólnie rozbebeszyłem też obie piasty, które pójdą na szkiełko w osłonie wodnej, na Aquablast. Też rozłożyłem jedne strady, więc też coś tam damy, także... Także dobra, wieczór mi teraz zostanie, biorę się do pakowania. Niestety aparat kaput, szkoda. Mogłem go podładować szybko, no ale nie... No i cześć, siema, widzimy się ponownie. Oczywiście kręcę wszystko na raty. Jest piątek, mamy przedostatni dzień lutego. Ja ogólnie zamknąłem chyba wszystkie tematy, które chciałem zamknąć w styczniu jeszcze właściwie. A nie zdążyłem. Było na początku lutego. A mianowicie, wysłałem rzeczy do szkiełka, do aquablastingu, do piaskowania. Wysłałem też cylindry do szlifu od 0,60 i od Rometa niestety na poprawkę. I wysłałem też lagi od CZ do chromu technicznego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W międzyczasie też parę innych jakichś tam mniejszych tematów. Ale wracamy sobie do tego, czyli do trójki, bo tutaj już zostało niewiele. Z tematów, które zostały tutaj do zrobienia, to jest przestawienie zapłonu, montaż zębatki, zabezpieczenie jej, kulka, popychacz i ogarnąć prawą pokrywę, czyli ten bezprzęglik tam, bo wiadomo, trzeba będzie go trochę przejrzeć, przesmarować, żeby tutaj gdzieś się coś nie zacinało, może zmienić kulkę w regulacji, wkręcić korki, zalać olejem i przejrzeć gaźnik, bo też tutaj został przysłany oryginalny G20. Postał sobie już to naprawdę ładnych parę dni, więc myślę, że możemy spokojnie już go wkręcić, tą śrubkę tutaj w pokrywie od poziomu oleju. Możemy wkręcić korek jeden, drugi i zalać go i przygotować po prostu do uruchomienia. Nie jest jakoś tam mega dużo roboty, ale wiadomo, chwilkę na to trzeba będzie poświęcić. Ale dobra, jedziemy z tematem, nie ma co czekać i przedłużać. Cześć, sobota, dzień, nie wiem czego, zimna cholera na dworzu. Silnik sobie przestał. Całą noc gotowy do montażu. Mi nie pozostaje nic innego jak niestety iść, zmarznąć i wystawić wszystko, bo 74 stoi jakby przy samej ścianie. Muszę wywalić czwórkę, kosa, jakiś tam rower, wywalić kobuza, motorynkę czerwoną. Też muszę gdzieś tam już na wierzch powoli chyba wyciągnąć 74 na wierzch. Wtedy wstawimy do garażu, założymy ten silnik. Podepniemy zapłon na krótko, czyli moduł cewkę podepniemy, wywołamy iskrę z zaświatów, zalejemy paliwem i spróbujemy go uruchomić, zobaczymy jak to będzie chodzić. Dzisiaj to już nie wiem, bo jest trochę późno, dzisiaj mi się trochę wszystko porozjeżdżało w czasie, ale
byśmy go spróbowali przygotować do jazdy, czyli tam założyć łańcuch, linki podpiąć, tam sprzęgło i tak dalej. Przygotować go w miarę możliwości, ile się da i wtedy w tygodniu myślę, bo myślę, że dzisiaj też mi się nie będzie chciało tu siedzieć do 23 czy coś z tym, ale zobaczymy, na ile się go tam uda. No ale odpalić, to nie będę ukrywał, że chciałbym go dzisiaj spróbować, zobaczyć, jak to chodzi. I wtedy wiadomo, dalej coś myśleć, także biorę się, idę tam wywalać wszystko na dwór. Tym razem już postaram się timelapse przypilnować, żeby szły i żeby mi tutaj aparat nie zdychał. Także chyba do zobaczyska już na końcu, mam nadzieję. Trzymać kciuki, cross your dicks, żeby wszystko było git i do zobaczyska za chwilę. Pajączka spiętego, iskrę udało się już znaleźć. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, sorry, jak nie widać, ale jest. Linka gazu jest podpięta, założyłem wydech z chromowanym tłumiczkiem, kolanko, to dla mnie akurat nieistotne, ale mam właściwie wszystko, żeby go uruchomić. Podamy mu zaraz paliwa, gdzieś tam odciągniemy z harta czy coś, ze dwie szklanki i spróbujemy go uruchomić. Jestem ciekaw, jak odpali. Świeca wkręcona, paliwko tam jest zlane ze dwie szklanki. Zbiornik paliwa założony. No i próbujemy. Mam nadzieję, że odpali w miarę bez problemu i że się nic tu głupiego nie będzie działo. Tak więc kciuki trzymać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, na harcie nie postawię, bo nie będzie widać. No niestety, musicie to znów z takiej perspektywy oglądać. Może nie będzie tak źle. No, wolałbym to zrobić od boku, no ale ze względu na to, że tak jest ciepło. No chodź. W razie co? Nie zachlapać, nie nadwijać. Gdzieś kiedyś jakąś kroplówkę. Oj, sikło. Trochę dużo tego paliwa, to będę musiał trzymać, ja. Dobra, damy tu, bo nie wiem, co się będzie działo. Masa, gdzie jest? Tu jest masa. Będziemy rwać masę najwyżej. Trudno.
kurwa zrobić. Gdzie jest tutaj ta beczka? Muszę otworzyć, bo się zaraz zaczadzę. Ale nie tak źle. Ogólnie to się trochę martwiłem, że będzie... Muszę otworzyć, bo zdechnę zaraz. Uj. Siwizna. Nie w tę stronę to wszystko idzie, ale... Dobra, ogólnie, moment, ręka mnie boli, głodny jestem, już tak, że padam, postawię, nie będę się męczył, chociaż raz będziecie mieli moje gadaninę bez trzęsienia się, że tak powiem. Jest git? Jest git, prawie gimbal. Udało się odpalić go właściwie nawet bez problemów jakichś większych, bo później wiadomo, różnie z tym bywa, gdzieś tam autogaźnik coś tam przylewa, coś tam się dzieje, zacina. Tym bardziej, że on, ja go rozkładałem, bo go czyściłem oczywiście, bo tutaj leżał też kupę czasu, no i tam nie wiem jak u poprzedniego majstra, właściciela, on tam żył, dlatego ja go rozłożyłem, wyczyściłem, wszystko tam sprawdziłem i ustawiłem go, można tak powiedzieć, na takie ustawienia fabryczne, jakoś tam tą śrubę od obrotów tam tak wkręciłem, tam tak wykręciłem z dwa obroty. A widzieliście, on nie dość, że chodził, to jeszcze trzymał nawet wolne obroty. Parę kopnięć potrzebował. Wiadomo, chwilkę sobie pochodził, ogólnie cylindry, głowica się trochę nagrzały. Nie są gorące, są letnie, mógł jeszcze chwilkę spokojnie pochodzić. Ogólnie wiadomo, że te pierwsze uruchomienia takie dosyć... Moim zdaniem powinny być delikatne, bo... Jakieś tam odpalałem chyba, nie wiem, chyba kosa czy coś odpalałem. Albo tą czwórkę tego kobuza i ktoś pisał, że nie powinno się w żadnym wypadku nie powinno się docierać na postoju. Bo powiedziałem coś w stylu, że trzeba go uruchomić i dać mu tam pochodzić z 5 minut, żeby się chwilę ułożył. Docieranie, typu zostawienie tego na 8 godzin na średnich obrotach na stojąco, to jest co innego, a odpalenie, żeby się ułożył silnik jakoś tam przez pierwsze 5-10 minut, to jest coś innego, no ale nawet był jakiś idiota, który powiedział, że zawsze pierwsze uruchomienie robi na pych, żeby od razu na motor wskoczyć i ruszyć. Co moim zdaniem jest trochę idiotyczne, bo w razie gdyby, nie daj Boże, coś się stało, zacięła się manetka gazu czy coś jak u pistona, albo no nie wiem, coś się po prostu wydarzyło przy silniku, no to macie jakiś tam zacier, straty, albo może komuś krzywda zrobiona na samodzień dobry. No nie wiem, ten silnik był tak spięty, że nawet gdyby w razie się rozpędził, wlazłby na obroty, bo wiadomo, ta przepustnica, wszystko chodziło luźno, ale nigdy nie można tego być pewien. Miałem po prostu przewód od masy przygotowany, po prostu położony na silniku, zgaszenie po prostu polegało na tym, że ten przewodzik zdjąłem z głowicy i jest odcięcie, po prostu zapłonu, iskry nie ma, motocykl gaśnie. Ogólnie wycieków brak, przynajmniej na chwilę obecną. To leżą na tłustym stole, więc jakieś tam lekko tam tłuste od spodu było, ale nie wisi tam żadna kropla, ani na korku od oleju do spustu nic nie wisi. Tam na razie przy starterze też nic nie wisi. Nawet o dziwo ta pokrywa tak nie była mega, mega wyrąbana. Tam oczywiście jest nowy o-ring i w pokrywie, i pod wałkiem startera też jest nowy o-ring, ale co prawda tam tak trochę to dziwnie pasowało jakoś, ale jest. Na razie się nic nie sączy, no wiadomo, że to się musi nagrzać, jak się nagrzeje olej, będzie rzadszy, to też będzie pewnie różnie funkcjonowało i się zachowywało. No ogólnie póki co jestem zaskoczony, bo odpalił, on nawet obroty wolne trzymał. Wiadomo, na pewno jak się na niego wskoczy, gdzieś przyjechać, to trzeba mnie troszkę tym gaźnikiem nam pokręcić, ale ogólnie zapowiada się dobrze, moim zdaniem jest ok. Tak więc dobra, na dzisiaj będzie tyle. No i co? No jak zwykle, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania kanału. Do pisania komentarzy, szczególnie pozytywnych, piszcie pozytywne komentarze. Przede wszystkim zachęcam również oczywiście do rzucania łapek, szczególnie takich pod filmami. Zachęcam również oczywiście do zaglądania na Insta, bo tam też jakieś backstage wrzucamy. Oczywiście zachęcamy do zaglądania na stronę na fejsie, tam też jakieś zdjęcia wlatują, czasem fajne, czasem bardziej fajne jeszcze. Zachęcam również oczywiście do wspierania kanału poprzez serwis Patronite. Rzućcie sobie okiem, może któryś z progów Was tam zainteresuje. No i na dzisiaj to by było tyle. Chciałbym przede wszystkim podziękować moim patronom za wsparcie nieocenione. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Życzę Wam miłej niedzieli. Do zobaczyska. Mam nadzieję, że tym razem w tygodniu. Cześć!